Hej, Sławomir Koper, historyk, autor książek historycznych. Dzisiaj opowiem o śmierci Andrzeja Zauchy, gdyż jako pierwszy publicysta i historyk dotarłem do akt śledztwa oraz akt procesu jego zabójcy i w ogóle. To wszystko wyglądało inaczej niż podawały media. Zupełnie inaczej. Znakomity muzyk i wokalista Andrzej Zaucha był typem monogamisty. Najważniejszą osobą w jego życiu była jego żona Elżbieta, którą bardzo kochał. Niestety w sierpniu 1989 roku Elżbieta zmarła i Zaucha został sam z dorastającą córką. Życie nie znosi jednak próżni, niebawem w jego życiu pojawiła się młoda aktorka Zuzanna Leśniak. Miała 26 lat, Andrzej 42. Jak łatwo obliczyć, była młodsza od niego 16 lat. Nawiązali romans i niebawem zaczęły się wydarzenia, które miały doprowadzić do tragicznego końca. Podstawowym problemem był fakt, że Zuzanna była mężatką, a jej mąż, francuski reżyser Yves Goulet, kochał ją wręcz nieprzytomnie. Przeprowadził się nawet do Polski. Tutaj pracował w krakowskich teatrach, jednak powiedzmy nie był specjalnie uzdolnionym reżyserem. Było to dużym zawodem dla Zuzanny, która liczyła na to, że dzięki małżeństwu z Goulet zrobi karierę aktorki i piosenkarki. Gdy to się nie powiodło, zwróciła uwagę na Andrzeja Zauchę, który wtedy był w żałobie po śmierci żony. Razem występowali w przedstawieniach Teatru Stu. Dla ciebie usta i ciepło moich dłoni, a potem przyjdą noce, jak psy wierne pod nasz dom. Romans trwał rok. Andrzej chciał, by Zuzanna się rozwiodła i wyszła za niego za mąż, a ona się wahała. Wreszcie, nie widząc, jak powiedzieć mężowi, że ma romans z Andrzejem Zauchą, mąż znał zresztą osobiście Andrzeja, wpadła na bardzo dziwny pomysł. Zaprosiła Andrzeja na noc, nie informując, że mąż będzie rano. I faktycznie, rano Goulet spotkał Zauchę wraz z żoną prawie in flagranti. Skończyło się tak, jak musiało się skończyć. Andrzej Zaucha miał 1,59 m wzrostu i w ogóle ponad 90. Piosenkarz mocno ucierpiał fizycznie, po czym opuścił mieszkanie. Francuz bardzo kochał swoją żonę, nie wyobrażał sobie rozwodu. Wiedział jednak, że nic nie może trwać na siłę. Uznał jednak, że należy mu się rozmowa z Zauchą, jako zdradzanemu mężowi. Niestety Andrzej unikał rozmowy z nim. Najwyraźniej pierwszy kontakt bezpośredni zostawił na nim bardzo złe wspomnienia. I niestety doszło niebawem do tragedii. Goulet bowiem uznał, że skoro nie może porozmawiać z Zauchą, zatem zamierza załatwić sprawę jak mężczyzna. To znaczy zastrzelić Andrzeja. Bardzo złą rolę w tej całej tragedii odegrała Zuzanna, która już po tamtejszej awanturze, kiedy Yves pobił Andrzeja, spotykała się z jednym i z drugim. Co więcej, nocowała raz u jednego, raz u drugiego. Andrzejowi tłumaczyła, że się rozwiedzie, natomiast mężowi mówiła, że jeszcze nie wszystko stracone. Wreszcie Goulet miał tego wszystkiego dosyć, pojechał do Francji, kupił karabinek półautomatyczny, skrócił lufę i kolbę i przywiózł go do Polski. I zaczął szukać Andrzeja Zauchy po Krakowie. 3 dni krążył po Krakowie z karabinkiem ukrytym pod płaszczem. Wreszcie 10 października zaczaił się na parkingu w pobliżu Teatru Stu. Widział, że tam stoi Mercedes Andrzeja Zauchy. Wieczorem po przedstawieniu Andrzej wyszedł z Zuzanną i wtedy Yves Goulet otworzył ogień. Strzelił 4 razy do Zauchy, Zaucha się przewrócił. Już do leżącego po zmianie magazynku oddał jeszcze 5 strzałów. Widział, że obok leżała żona, ale myślał, że ona zemdlała. Andrzej Zaucha zginął na miejscu. Natomiast Zuzanna Leśniak zmarła w szpitalu po próbach reanimacji. I w ogóle bezpośrednio po całym zajściu oddał się w ręce policji. Sprzedał też mieszkanie, które miał razem z Zuzanną, a pieniądze ze sprzedaży przekazał córce Andrzeja Zauchy. Przyznam się, że osobiście, jak czytałem akta procesu i śledztwa, czułem do mordercy sympatię. Trudno, tak czasem bywa. Więzienie opuścił 10 miesięcy przed terminem. Przeprowadził się do Warszawy, pracował i pracuje jako reżyser. Nigdy nie chciał wracać do dawnej tragedii, odmówił też ofercie pewnego wydawnictwa, które proponowało mu wielkie pieniądze za opisanie całej sprawy. Jeżeli się podobało, to lajkujcie i subskrybujcie. Pamiętajcie, nowy odcinek vloga zawsze w sobotę. Hej!